Witajcie moi drodzy, z tej strony Cichy 525. Dzisiaj widzimy się przy trzech nowych numerach naszej kolekcji Ferrari Transporter od Fizy Publishing. Mamy numery 62 do 64 i w tych numerach mamy tak, w numerze 62 przednią szybę ciągnika. Widzę, że tutaj kabinę będziemy teraz montować w tych najbliższych numerach. W numerze 63 drzwi kierowcy i w numerze 64 okna drzwi kierowcy. Także w ten sposób się nam prezentują te trzy nowe numery. Zaraz otworzę, zobaczymy, cóż kryje nam się w gazetce i w częściach. Jak widzimy, także zaczynamy przegląd numeru 62. Otwieram numer 62 i patrzymy na jego zawartość. Gazetka numeru 62 zawiera, już Wam mówię, kroków 12, 11, 12 to jest rezultat i jak widzicie będziemy tutaj montować szybę, wycieraczki. No i w tym numerze, a to D i E, aha, tutaj z boku przy szybie te elementy słupków. Zaraz otworzę części, zobaczymy jak tutaj nam się prezentują części. Części w blistrze, tutaj jak widzimy wycieraczki plastikowe. Wzorowane tutaj pióra. No i te słupki polakierowane na czerwono. Przednia szyba dosyć gruba, naprawdę gruba. Fajna, nieporysowana. Tutaj nieskazitelna, dosłownie bym powiedział. No i mocowanie na wcisk, na kołeczki. Także w ten sposób prezentują nam się części i gazetka numeru 62. Zobaczmy, co jest w numerze 63. Otwórzmy tutaj paczuszkę numeru 63 i zobaczmy, coś tutaj mam. Widzę już tutaj na odwrocie, że punktów 12. Przykleiła mi się gazetka. W numerze 63, jak już mówiłem wcześniej, drzwi kierowcy. Tutaj zmontujemy, widzę, klameczki, zawiasy. Także tak nam się prezentuje gazetka. Otwieram część i zobaczmy, cóż tutaj zawierają nasze części numeru 63. Części naszego modelu. Drzwi metalowe. Ładnie polakierowane, jak widzimy, z taką delikatną morką, ale bez żadnych ubytków na lakierze, wszystko pod tym względem jest ok. Ten element drzwi też ładnie polakierowany od strony wewnętrznej na czarno, oznaczono literką L. No i tutaj zawiaski metalowe i klameczka. Komplet śrubek do montażu. Także tak prezentuje nam się części numeru 63. Zobaczmy numer 64. Otworzę numer 64. Punktów 12, 13. Widok. Tutaj mamy rezultat. Jak widzimy, już zamontujemy drzwi do kabiny. Dobrze. I już będzie nam tutaj się kabina wzbogacała o kolejne części. Jak widzimy, tak to się prezentuje. Gazetka, zaraz otwieram części i zobaczymy tutaj części z tego numeru. Części prezentują się w ten sposób. Wnętrze drzwi, element plastikowy. Tutaj nie wiem, co tutaj jest. Jakieś dwa przeźroczyste takie kółeczka.
tutaj szyba, jak widzimy, tutaj tego mniejszego elementu, tutaj drzwi, podłokietnik, no to są elementy wszystkie plastikowe, plus komplet śruby. Także tak prezentuje nam się przekrój gazetek części tych trzech nowych numerów, no i przystępujemy do ich montażu. Zapraszam Was do obejrzenia relacji filmowej. Zaczynamy od numeru 62 naszej kolekcji Ferrari Transporter od Fizzy Publishing.
ten sposób, moi drodzy, prezentuje się nam efekt prac po zmontowaniu tych trzech numerów. Przejdźmy do podsumowania. W pierwszym numerze, znaczy w 62, zamontowaliśmy szybę przednią, czołową. Tutaj jest ona na wcisk, tutaj w takie dziurki wchodzi, to dosyć ciasno, trzeba tutaj wepchnąć. Tutaj troszkę szczypców użyłem. W przypadku użycia szczypców zalecam dużą ostrożność, żeby po prostu tej szyby nie zepsuć, bo wiadomo, że może to pęknąć czy coś w tym rodzaju. Zamontowaliśmy również wycieraczki prawą i lewą, też na wcisk. Trzyma się to, zobaczcie, dosyć mocno. Nie było potrzeby używania kleju, także tutaj na plus. W kolejnym numerze zmontowaliśmy drzwi. Mamy tutaj do drzwi zamontowaną szybę, jedną szybę, drugą szyby na wcisk, też nie przykręcamy. Tutaj będzie to, jak widzę, jak domniemam, będzie przykręcone jeszcze stelażem lusterka. Zamontowaliśmy klamkę też na wcisk. Wszystko ładnie pasowało, sztywno, bez jakichkolwiek problemów. Tu w środku drzwi zamontowaliśmy również podłokietnik. Podłokietnik fajny, z narysowanymi przełącznikami, zobaczcie. Także super. Kieszonkę tutaj wraz z głośnikiem, znaczy z miejsca na głośnik. Zobaczcie, przykręcone to jest do drzwi na dwie śrubki i ten element również przymocowany tutaj przy pomocy śrubki. Przykręcone również zawiaski tu po śrubce i do samego tutaj szkieletu kabiny też na śrubce. Drzwi spasowane, zobaczcie, są dosyć dobrze, otwierają się i zamykają również bez problemów. Także na tyle byśmy mieli w tych trzech nowych numerach. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie odcinka. Zapraszam Was do oglądania kolejnych odcinków tutaj z kolekcji Ferrari Transporter, również z innych kolekcji, z Ferrari F40, też od Fizi Publishing. A póki co żegnam się z Wami. Trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć!